To program Kijek w kosmosie i dzisiaj ponownie zabierzemy Państwa na orbitę, a to główne tematy tego odcinka. Chiny przywiozły na Ziemię próbki z niewidocznej części Księżyca. O ogromnym sukcesie Pekinu w kosmosie opowiemy razem z naszym dzisiejszym gościem, a będzie nim Radosław Kosarzycki, redaktor naczelny portalu Focus.pl, a także Puls Kosmosu. Starliner i Boeing mają problemy w kosmosie. Nie potrafią sprowadzić astronautów na Ziemię, których wysłali na orbitę 5 czerwca. NASA mówi, nie wiemy, kiedy będziemy mogli ich ponownie sprowadzić na naszą planetę. Ale zaczynamy od problemów w kosmicznym laboratorium. Obłok odłamków, tak jak na tej grafice, którą za chwilę Państwo zobaczą, zagroził Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i z tego też powodu w tym kosmicznym laboratorium ogłoszono alarm. Ogłoszono ewakuację, procedurę Safe Haven ogłoszono i 9 astronautów było gotowych, aby wrócić na Ziemię. Udali się oni do swoich kapsuł, do pojazdu Soyuz, do pojazdu Dragon i do pojazdu Starliner. Byli w każdej chwili gotowi na to, aby powrócić na naszą planetę, ponieważ kosmiczne odpadki, jak okazuje się, był to stary rosyjski satelita, który uległ zniszczeniu gdzieś tam niedaleko Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i te odpadki leciały w stronę ISS i mogły doprowadzić do zniszczenia stacji i do śmierci astronautów. To kolejny taki przypadek w historii, między innymi w 2021 roku po wystrzeleniu pocisku antysatelitarnego przez Rosję powstały obłoki, wtedy też ogłoszono procedurę Safe Haven i było blisko sprowadzenia astronautów na Ziemię. Kosmos to niezwykle niebezpieczne miejsce. Są tysiące, nawet miliony kosmicznych odpadków, starych rakiet, czy też fragmentów satelitów, które krążą wokół Ziemi. No i mówi się na przykład o syndromie Kesslera. Takiej sytuacji, kiedy by to doszło do całkowitej blokady orbity, nie moglibyśmy wysłać ludzi w kosmos, czy też kolejnych urządzeń, dzięki którym mamy na przykład system GPS, ale to nie jedyne problemy, jakie w kosmosie mają Amerykanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Skafandry przeciekają. W ostatnim czasie miały odbyć się spacery kosmiczne. Astronauci mieli naprawić Międzynarodową Stację Kosmiczną, coś tam dokręcić, coś tam sprawdzić. Jednak okazało się, że skafander, taki jak tutaj mogą Państwo zobaczyć, przeciekał. Wlewała się woda. No i woda na Ziemi, no, rozlejemy ją, mamy ją na Ziemi. W kosmosie ona po prostu się unosi i ta woda mogła na przykład otoczyć głowę astronauty i go po prostu udusić. Mogło dojść do utonięcia w kosmosie. Taka sytuacja miała miejsce na przykład 16 lipca 2013 roku. Włoski astronauta Luca Parmitano odbył spacer kosmiczny. W ostatniej chwili wrócił na ISS, ponieważ w jego hełmie było 1,5 litra wody. No i mówił, że ten hełm zmienił się w jedno wielkie akwarium i prawie się udusił w kosmosie. Ta awaria, te usterki to pokłosie technologii, z której korzystają Amerykanie, wyprodukowanej w latach 80. Kolejne dekady mijają, Amerykanie czekają na nowy skafander. Firma Collins Aerospace zapowiedziała, że kończy pracę nad nowym skafandrem, po prostu brakuje pieniędzy. Teraz Amerykanie liczą na prywatne firmy i te prywatne firmy także mają sprowadzić na Ziemię Międzynarodową Stację Kosmiczną, co już za chwilę Państwo zobaczą, bo człowiek, najbogatszy człowiek na planecie Ziemia, Elon Musk, którego mogą Państwo tutaj zobaczyć, wygrał kontrakt na budowę pojazdu, który doprowadzi do deorbitacji tej konstrukcji, największej konstrukcji zbudowanej przez człowieka w kosmosie. 430 ton, wielkość boiska do piłki nożnej. No i uwaga, Elon Musk na ten cel dostanie 840 milionów dolarów. Tak ma wyglądać deorbitacja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale zanim to nastąpi, trzeba sprowadzić astronautów na Ziemię. A jak okazuje się, dwójka astronautów, których wysłała firma Boeing od 5 czerwca, pozostaje na orbicie. Oto oni. To Sunita Williams i Barry Wilmore.
niezwykle zasłużeni astronauci, którzy spędzili setki dni w kosmosie. Teraz tam utknęli i NASA nie wie, kiedy wrócą. Trzeba usunąć usterki, jakie pojawiły się w tym gwiezdnym liniowcu, jak nazywany jest ten pojazd, produkt firmy Boeing. W trakcie wystrzelenia pojazdu pojawiły się wycieki helu, pojawiły się problemy z silnikami manewrującymi. I uwaga, na ten cel firma Boeing otrzymała od NASA ponad 4 miliardy dolarów i jak okazuje się, budżet już przekroczono o ponad 1,5 miliarda dolarów. To już porozmawiajmy o tym teraz z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim Krzysztof Kurdyła z Fundacji Nauka to Lubię. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Panie Krzysztofie, to na początku proszę nam powiedzieć, co to w ogóle jest za pojazd, ten Starliner, gwiezdny liniowiec? Jest to pojazd, który powstał w ramach takiego komercyjnego programu NASA, który miał być no właściwie w zamyśle NASA pierwszym, najważniejszym statkiem, który będzie woził amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ten program miał oczywiście jeszcze drugiego aktora, który dostał no, praktycznie dwa razy mniej pieniędzy i jest nim Crew Dragon. Crew Dragon operacyjnie działa już od kilku lat. Starliner, jak wiemy, cały czas ma problemy. I jak długo astronauci będą przebywać w kosmosie? No mówi się, że nie wiadomo, kiedy wrócą, no ale te zapasy na ISS mogą się skończyć. No, na tą chwilę nie wiadomo. NASA powiedziała, że musi przeprowadzić testy naziemne thrusterów. Te testy będą prowadzone w White Sands, przy czym, jak powiedziano na konferencji, która się odbyła w weekend, oni jeszcze nawet nie wiedzą, jak przeprowadzić te testy, więc można się spodziewać, że to będą długie tygodnie. No właśnie, w trakcie startu pojawiły się problemy z helem, pojawiły się problemy z silnikami. No to dlaczego tak ważny hel jest w tym pojeździe kosmicznym? No hel jest używany jako taki gaz ciśnieniowy, który wypycha właściwe paliwo do silników. Natomiast jakby te problemy z silnikami polegają jeszcze na czymś innym, bo wycieki wyciekami, natomiast wyłączanie się thrusterów jest jakby, można powiedzieć, niezależne od tego helu. I także tutaj są przynajmniej dwa problemy do rozwiązania. Z czego ten z thrusterami jest znacznie poważniejszy. Czyli może będzie potrzebna pomoc firmy SpaceX? Tutaj wygląda trochę to tak, jakby na razie robiono dobrą minę do złej gry. No, cały czas ciągnie się prawdopodobnie za Starlinerem to, że Boeing i NASA mają długoletnią, dekady współpracy i tam mimo bardzo dużej krytyki, jaka spadła już przez wszystkie te problemy Starlinera na ten układ, tam cały czas jednak chyba traktują ten statek inaczej niż traktowano SpaceX. No, NASA ma taki parametr, współczynnik niebezpieczeństwa utraty załogi i Starliner przed swoim lotem, tym obecnym, miał ten współczynnik określony na 1 do 295. Kiedy Crew Dragon leciał w swojej pierwszej misji, miał go określonego jak na 1 do 276, tuż ponad granicą bezpieczeństwa, która wynosi 1 do 270. I teraz można się zastanowić, jakim cudem Crew Dragon, który tą misję bezzałogową miał praktycznie bezawaryjną, otrzymał niższy rating niż Starliner, którego historia problemów jest właściwie, można by już grubą książkę o niej napisać. Jak wyglądała historia tych problemów, no już skoro zacząłeś o tym mówić, bo to 2014 rok, Boeing dostaje ponad 4 miliardy dolarów na zbudowanie tego pojazdu, SpaceX na zbudowanie swojego ponad 2, no i mamy pewien wyścig. No Dragon leci i wysłali przy pomocy tego pojazdu Amerykanie już chyba ponad 14 osób, a tutaj wysłano jedną załogę i nie wiadomo kiedy wróci. No
Problemów było co niemiara. To znaczy, żeby była jasność, Dragon też miał swoje opóźnienia i też miał swoje problemy. Natomiast no jednak w przypadku Starlinera pierwsza misja bezzałogowa OFT-1 o mało nie zakończyła się zniszczeniem statku. Tam były potężne problemy z oprogramowaniem, które o mały włos a nie doprowadziłoby do tego, że przy rozdzieleniu modułu serwisowego od kapsuły no groziło tam, że te elementy się zderzą i, no i przy wejściu w atmosferę one po prostu zostały zniszczone. W związku z tym Boeing na własny koszt musiał przeprowadzić drugą próbę. Przed tą próbą była cała wielka drama z zaworami, które się zacięły, bo zardzewiały od wilgoci i hipergolicznych paliw. Tam, no, tam doszło do takich do tego, że one się zacięły tuż przed startem. W związku z tym wymieniono w którymś momencie cały moduł serwisowy na nowo. No ale misja AFT-2 też nie przeszła bez problemów. Tam właśnie się pojawiły problemy z thrusterami, ale o dziwo ich było mniej niż w obecnej misji. Więc w ogóle trudno sobie wyobrazić, żeby po tej misji Starliner był statkiem certyfikowanym, czyli mógł latać już w regularnych misjach. Do tego jeszcze w zeszłym roku pojawiły się informacje, że jakoś ktoś wyliczył, że linki spadochronów są zbyt słabe, a tu warto zaznaczyć, że w teście, takim teście, w którym testowano silniki te ucieczkowe tej kapsuły, Starliner miał problemy, bo się otworzyły tylko dwa z trzech spadochronów, dwie z trzech czasz. Także no i wymieniano te paski, robiono kolejne testy zrzutu. Do tego trzeba było wymienić całe okablowanie, bo jego izolacja groziła pożarem. No i ten statek ostatecznie dostał rating dużo wyższy niż Crew Dragon, jakby jeżeli porównujemy te pierwsze misje załogowe. No właśnie, to jest co niemiara problemów. Od początku to był wyścig pomiędzy SpaceX a Boeingiem. Ale może ten Starliner jest bardziej zaawansowany niż kapsuła Dragon od firmy Elona Muska? Zależy, co rozumiemy przez słowo bardziej zaawansowany. Na pewno jest pod pewnymi względami znacznie bardziej skomplikowany. Crew Dragon ma 24 silniki manewrowe i ucieczkowe w sumie, natomiast Starliner ma ich 64. Więc rzeczywiście jakby liczyć zaawansowanie ilością silników, to jest bardziej zaawansowany. Natomiast no, w mojej ocenie jest to po prostu znacznie bardziej skomplikowany, co może generować dużo problemów. Jest statkiem mniej nowoczesnym. To widać choćby po wnętrzu, jeśli ktoś sobie wygoogla zdjęcia wnętrza jednego i drugiego statku, to, no, to widać różnicę pokoleń, można by powiedzieć. No do tego na przykład Starliner nie ma toalety, choćby takiej szczątkowej, jaką ma Crew Dragon, więc też dla astronautów nie jest tak komfortowym pojazdem. No, muszą nosić pieluchy i w razie przedłużenia się na przykład dokowania, co miało miejsce w tym locie, no, muszą skorzystać z takiej metody. No to jak to się dzieje, że firma właśnie z takimi zasługami, gigant lotniczy, nie potrafi zbudować kapsuły i w sumie trwa to już 10 lat. Tutaj wychodzą wszystkie problemy Boeinga, które trapią tą firmę nie tylko na polu kosmicznym, ale też na polu samolotów cywilnych czy samolotów wojskowych. Tam w kwestii zarządzania bezpieczeństwem podziało się bardzo dużo złych rzeczy. Źródła amerykańskie łączą to już z czasami, kiedy Boeing wchłaniał McDonnell Douglas i że tam po prostu menadżerowie na tyle przejęli władzę, a na tyle przestali się liczyć inżynierowie, że no, doprowadziło to do wielu, wielu patologii w całej firmie. I to widać w bardzo wielu projektach. Starliner nie jest tutaj wyjątkiem, to nie jest jedyny projekt Boeinga, w którym on odpisuje potężne pieniądze, żeby pokryć straty.
Do tego Boeing był przyzwyczajony do innego typu kontraktów, ponieważ Starliner jest budowany w ramach kontraktu o stałym koszcie, czyli przydzielono kwotę i firma ma za to zbudować statek. Wcześniejsze kontrakty, wcześniej NASA prowadziła kontrakty metodą koszt plus, czyli czego by Boeing nie zafakturował, to do tego NASA dokładała im umówiony poziom marży i firma zawsze zarabiała. No i wejście takiej firmy nieprzyzwyczajonej do optymalizacji, do walki o każdego dolara, do takiego kontraktu, no kończy się jak się kończy. Projekt jest nieskończony, jest prowadzony źle i do tego firma na nim zaczyna tracić, bo warto tu zauważyć, że te 4,6 miliarda dolarów, czy tam 4,9, na które opiewa kontrakt, to nie jest tak, że Boeing dostał przelew na to. Te kontrakty polegają na tym, że na każdy etap produkcji statku mamy kamienie milowe, po spełnieniu których idzie kolejna transza finansowania, a następnie jak statek stanie się operacyjny, ma płacone za kolejne misje na ISS. Boeing na tą chwilę nie spełnił wielu kamieni milowych, więc on otrzymał relatywnie mało pieniędzy z tego kontraktu, nie świadczy cały czas usług, natomiast wszystkie testy dodatkowe, które robi, ponieważ ten statek nie działa, opłaca z własnego budżetu. Więc tak naprawdę w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, to już jest, to się zbliża do 2 miliardów te kwoty, które Boeing dopłaca do tego projektu. Wielki konkurent Boeinga w kosmosie, SpaceX, oni posiadają swoją kapsułę, która zabiera ludzi na orbitę. Czy Elon Musk staje się na tym rynku monopolistą, czy jednak jest perspektywa jakichś pojazdów kosmicznych, które będą zabierały Amerykanów czy Europejczyków na orbitę? To jest pytanie znowu troszkę skomplikowane, bo nie wiemy, jak długo pożyje ISS, a to są statki i Starliner i Crew Dragon są jakby skrojone pod usługi na ISS. Oczywiście planowane są komercyjne stacje kosmiczne i na pewno będą musiały korzystać z jakichś statków, no ale pytanie jest takie, czy Starliner w ogóle stanie się operacyjny? Tego nie wiadomo, bo być może Boeing policzy, że w pewnym momencie przestanie być sens ciągnięcia tego. Jeśli ISS zniknie to takie pole stałych kontraktów dla tego typu statków, przynajmniej na jakąś chwilę. No a w tle czeka Starship. I teraz pytanie, jak szybko wyjdzie Starship? Jeśli wyjdzie Starship i będzie tak opłacalny, jak planuje to SpaceX, to pytanie, czy będzie w ogóle miejsce na inne kapsuły, tak? Trochę nie wygląda, żeby... Na razie nikt się nie porywa za bardzo, oprócz Dream Chasera. Przy czym Dream Chaser w pierwszej wersji, tej finansowanej też przez NASA, ma być statkiem towarowym. Dream Chaser załogowy być może powstanie w przyszłości. Ale no to jest na razie wielka niewiadoma. Moim Państwa gościem był Krzysztof Kurdyła z Fundacji Nauka to Lubię. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ale to nie koniec programu Kik w Kosmosie. Przechodzimy do kolejnej części i pomówimy o tym, co Chiny sprowadziły z niewidocznej części Księżyca. Moim Państwa gościem jest Radosław Kosarzycki, redaktor naczelny portalu Focus.pl, a także Puls Kosmosu. Dzień dobry. Dziękuję. Chiny przywiozły na Ziemię próbki z niewidocznej strony Księżyca, w sumie 2 kg. Ogromny sukces dla państwa środka, ale czy na pewno? Przecież Amerykanie już przywieźli regolit w latach 60. i 70. Zgadza się i to całkiem dużo go przywieźli.
Natomiast tutaj jest to wyjątkowe, że te próbki po raz pierwszy w historii, nie tylko w historii Chin, ale w historii świata, przyleciały do nas z niewidocznej strony Księżyca. I to jest coś zupełnie innego, ze względu na to, że ta niewidoczna strona Księżyca zawsze nas interesowała, no bo ona jednak jest troszeczkę inna od tej, którą widzimy zwykle na niebie. No i teraz okazuje się, że Chiny są jedynym krajem, który tak naprawdę wylądował miękko na niewidocznej stronie Księżyca i teraz stały się pierwszym krajem, który stamtąd przywiózł próbki, próbki regolitu, próbki skał. Owszem, są to 2 kilogramy, ale te 2 kilogramy będą służyły przez kolejne lata, jeżeli nie dekady, do badań i na pewno tam będzie dużo ciekawych informacji. Już pierwsze informacje wskazują na to, że te próbki troszeczkę różnią się i budową, i konsystencją od tego, co jest na dziennej stronie Księżyca, więc z pewnością będzie to coś ciekawego. To jakbyś mógł nam opowiedzieć, jak wyglądała cała ta procedura sprowadzenia tych próbek z Księżyca na Ziemię? No problem generalnie z lotem na niewidoczną stronę Księżyca polega na tym, że jeżeli jesteśmy za Księżycem z perspektywy Ziemi, no to nie mamy kontaktu pomiędzy Ziemią a lądownikiem czy jakąkolwiek misją, która tam jest. W związku z czym Chiny najpierw musiały wysłać specjalnego satelitę, który znajduje się daleko za Księżycem, który ma w polu widzenia zarówno Ziemię, jak i niewidoczną stronę Księżyca. I ten satelita działa jako taki przekaźnik, czyli kiedy sonda poleciała, schowała się z naszej perspektywy za Księżycem, i tam lądowała, to przekazywała informacje do tego satelity, a ten satelita przekazywał je do nas i w drugą stronę. Sonda wylądowała stosunkowo szybko, bo w ciągu kilkunastu godzin próbki zostały zebrane i wyniesione z powrotem w drogę powrotną do Księżyca. Wróć, do Ziemi, tak? No i tutaj właśnie jest taka sytuacja, że nigdy wcześniej się tego nie udało zrobić, za wyjątkiem poprzedniej chińskiej misji, to była misja Chang'e 4, i to była misja, w której doszło właśnie do tego pierwszego miękkiego lądowania na Księżycu. Tam był osobny satelita przekaźnikowy, ten był drugi i to była tak naprawdę dopiero druga w historii misja na tą niewidoczną stronę Księżyca, która nie jest ciemną stroną Księżyca, tak już od razu tutaj zaznaczę, bo tak często się o niej mówi, upraszczając, ale ona wcale nie jest ciemna ze względu na to, że kiedy u nas na Ziemi jest nów, to znaczy, że ta strona Księżyca właśnie jest oświetlona przez Słońce, tylko my tego nie widzimy, bo niestety patrzymy na drugą stronę Księżyca. O tak. W tym, powiedzmy, wyścigu amerykańsko-chińskim w kosmosie, czy możemy powiedzieć, że Chiny wbiły Amerykanom gola? Trochę tak, ze względu na to, że faktycznie jeżeli chodzi o misje księżycowe, to Chiny nabrały doświadczenia w ciągu ostatniej dekady, wysyłając tam naprawdę serię misji księżycowych i wszystkie zakończyły się sukcesem. Czyli było lądowanie na dziennej stronie Księżyca, było drugie lądowanie, był jakiś łazik, był łazik na niewidocznej stronie Księżyca. Teraz było w 2020 roku przywiezienie próbek z Księżyca z tej dziennej strony i w tym w 2024 roku mamy przywiezienie próbek z niewidocznej strony Księżyca. Dla porównania Amerykanie ostatnie próbki właśnie tak jak mówiłeś widzieli 40 lat temu i od tego czasu nie udało im się za bardzo wylądować miękko i prawidłowo na Księżycu, bo nawet na początku tego roku była jedna misja amerykańska, która miała właśnie próbę lądowania na Księżycu. Ale to lądowanie na Księżycu było takie, powiedzmy, częściowo udane i Chiny przy tym wyglądają na naprawdę lidera, jeżeli chodzi o przynajmniej te misje księżycowe, aczkolwiek to się może zmienić. Może się zmienić w tym kontekście, że Chiny zostaną liderem w misjach księżycowych, ale staną się liderem także w innych misjach kosmicznych. Oczywiście za chwilę o nich pomówimy. Fantastycznie to zajawiłeś, ale co ciekawe, w ramach misji Chang'e 6 z Chińczykami polecieli Europejczycy. I czy ta kooperacja trochę cię nie dziwi, bo Europa razem z Amerykanami chce lądować na Srebrnym Globie? No i właśnie, i to jest taki problem, bo tu niestety też wchodzi polityka i pytanie o to, z kim będziemy realizować wspólne misje, ale szczerze mówiąc dla mnie jakby podbój kosmosu, kiedy to nie jest militaryzacja kosmosu, kiedy nie jest to wysyłanie satelitów szpiegowskich i tak dalej, a czysta nauka, czyli te nauki podstawowe, gdzie poznajemy nowe informacje o innych globach Układu Słonecznego, o całym wszechświecie,
to powinno być realizowane ponad podziałami. Przynajmniej tutaj, bo tutaj mamy Chiny i Stany Zjednoczone. Inna sytuacja jest powiedzmy z Rosją. No faktycznie mamy tutaj trochę polityki, ale w przypadku Chin ja myślę, że dobre by było utrzymanie jakichś stosunków i wspólne realizowanie tych misji, wysyłanie własnych instrumentów, bo pamiętajmy, jeżeli my dostarczymy jakieś instrumenty na pokład chińskiej sondy kosmicznej, to automatycznie my też dostaniemy wyniki z tych instrumentów i też będziemy mieli jakiś udział w tych wynikach, które Chiny zrealizują swoimi instrumentami i to przyczyni się do lepszego poznania tego Księżyca i wszystkich innych misji, jeżeli będziemy dalej realizować gdziekolwiek i to by było dobre. Niestety wszystko wskazuje na to, że na tym się zakończy historia współpracy europejsko-chińskiej w podboju kosmicznym, no bo faktycznie tutaj jest sporo polityki. Stany Zjednoczone z Chinami nie chcą współpracować w żaden możliwy sposób, jeżeli chodzi o misje kosmiczne. W związku z czym Europa, jeżeli chce wziąć udział w misjach kosmicznych ze Stanami Zjednoczonymi, najprawdopodobniej będzie musiała zrezygnować z tych misji realizowanych z Chinami. Czyli co, Amerykanie nie dostaną tych próbek z niewidocznej strony Księżyca? Amerykanie nie dostaną tych próbek i to nie dlatego, że Chińczycy nie chcą. Chińczycy na ostatniej konferencji kilka dni temu powiedzieli, że mamy próbki z niewidocznej strony Księżyca i chętnie się podzielimy ze wszystkimi, którzy chcą. Oczywiście nie ze Stanami Zjednoczonymi, bowiem Stany Zjednoczone w 2011 roku zatwierdziły taką poprawkę, się nazywa poprawka Wolfa. I ta poprawka Wolfa miała chronić niejako amerykański sektor kosmiczny przed współpracą z Chinami w obawie, że Chiny wykradną troszeczkę jakiejś technologii i tak dalej. No i okazało się, że Chiny poradziły sobie same, rozwinęły swój sektor kosmiczny i to bardzo. I teraz one oferują dodatkową wiedzę, no ale ciągle poprawka Wolfa obowiązuje i zakazuje jakiegokolwiek państwowego finansowania współpracy w sektorze kosmicznym z Chinami, jeżeli zespół nie dostanie niejako pozwolenia od FBI i od wszystkich innych agencji. W związku z czym na własne życzenie Amerykanie nie będą w stanie tych próbek badać. No to teraz przejdźmy do tematu, który tak fantastycznie zapowiedziałeś, bo Chiny nie marzą tylko o Księżycu, ale także o asteroidach i o Marsie. Tak, pod tym względem to Chiny naprawdę są odważne, no bo pamiętajmy, że Chiny wysłały kilka lat temu w kierunku Marsa własną sondę. No i to było coś ciekawego, bowiem poleciał w kierunku Marsa orbiter, to wiadomo, że to jest inny poziom trudności, jeżeli chodzi już o misję marsjańską, trzeba wysłać tam orbiter, ale na pokładzie sondy Tianwen-1 nie był tylko orbiter, tam był także lądownik i jeszcze był łazik. I to wszystko zadziałało. Chiny za jednym razem rozprawiły się z tymi wszystkimi trzema etapami, które zazwyczaj realizuje się po kolei. Czyli wysłały orbiter, z tego orbitera odłączył się lądownik, wylądował bezpiecznie, miękko na powierzchni Marsa, a z lądownika wyjechał łazik i on też swoje tam zrobił na Marsie. W związku z czym to była fenomenalna misja, no patrząc na to, że jesteśmy w trakcie Euro, można powiedzieć, że to był hat-trick marsjański w wykonaniu Chin i była to rewelacyjna misja. Teraz okazuje się, że Tianwen-1 nie bez powodu ma jedynkę w nazwie misji. O co chodzi? O to chodzi, że już w przyszłym roku, w 2025 roku, z Ziemi wystartuje sonda Tianwen-2. No i Tianwen-2 to jest misja, która najpierw poleci do planetoidy, do bardzo małej planetoidy. To jest planetoida, która ma zaledwie około 100 metrów średnicy, do planetoidy, która ma nazwę, żeby nie powiedzieć, Kamoalewa. Tak, to najprościej można wymówić, chociaż nie gwarantuję, że to jest dobra wymowa, ale to jest taki obiekt, który krąży stosunkowo blisko nas, bowiem on porusza się po orbicie takiej samej jak Ziemia wokół Słońca. Czyli to jest taki nasz sztuczny quasi-satelita, jak to mówią. To jest taki sztuczny księżyc. On teoretycznie okrąża Ziemię, ale jednocześnie nie pod wpływem przyciągania grawitacyjnego Ziemi, tylko po prostu akurat tak mu się orbita układa. I to jest fascynujący obiekt. No i teraz tak. Chodzi o to, że Chiny chcą wysłać sondę, która tam poleci, zbada ten obiekt z orbity, wyląduje na nim, na małym obiekcie, który ma 100 metrów średnicy, to jest strasznie trudne, wyląduje na nim, pobierze około 100 gramów, powiedzmy, próbek, te próbki z powrotem wyśle w kierunku Ziemi
I podczas przelotu koło Ziemi sonda wypuści te próbki, one sobie wylądują najprawdopodobniej gdzieś tam w Mongolii wewnętrznej i sonda poleci dalej po to, żeby zbadać kometę 311P, o ile się nie mylę, chyba ona ma takie oznaczenie. Więc mamy tutaj jedną misję, ale w rzeczywistości dwie. No i okazuje się, że Chiny mają takie pomysły właśnie na to, żeby wysłać jedną misję, ale w rzeczywistości dwie, bo na nieco dalszym horyzoncie, czyli w horyzoncie 5 lat, mamy jeszcze misję Tianwen 3 i Tianwen 4, i każda z nich jest jeszcze lepsza. Tianwen 3 to już sprowadzenie próbek z Marsa. Zgadza się. To jest to, czego Amerykanie mają straszny problem, żeby to zrobić, bo był taki pomysł. Pamiętajmy, że łazik Perseverance, który jeździ po powierzchni Marsa, zbiera już od dawna próbki, pakuje je ładnie w fiolki, które miały zostać zabrane w ramach misji Mars Sample Return. Miały zostać zabrane z Marsa i przywiezione na Ziemię. Tylko że w zeszłym roku okazało się, że aktualna architektura tej misji jest nie do wykonania praktycznie ani czasowo, ani finansowo, ze względu na to, że koszty tej misji wzrosły niemożebnie i tak naprawdę te próbki mogłyby trafić na Ziemię w okolicach 2040 roku, więc to jest nieakceptowalne. W związku z czym NASA ten projekt praktycznie zarzuciła i szuka od nowa nowego pomysłu na to, jak te próbki przywieźć na Ziemię. Tymczasem okazuje się, że Chiny w 2030 roku chcą wysłać dwie rakiety naraz. I teraz tak, na jednej rakiecie znajdzie się lądownik. I ten lądownik po prostu wyląduje na Marsie i tam sobie będzie zbierał za pomocą robotów czy łazików jakieś próbki przez kilka miesięcy. Na drugiej rakiecie natomiast poleci orbiter. Ten orbiter, jak sama nazwa wskazuje, wejdzie na orbitę wokół Marsa. No i jak już tam sobie wejdzie, to sobie będzie spokojnie czekał. Będzie czekał na to, aż z powierzchni Marsa wystartują te próbki zebrane przez ten lądownik, który tam wcześniej wylądował. Przechwyci te próbki i wyśle je w kierunku Ziemi. Może być tak, że Chiny będą miały zaliczone kolejny raz zwycięstwo takie w tym wyścigu kosmicznym, bowiem mogą być pierwszym krajem i najprawdopodobniej zostaną pierwszym krajem, który przywiezie próbki z Marsa. No próbki z Marsa, o tym, co próbki z Marsa znaczą nie tylko dla astronomów, ale dla geologów, czy też dla ludzi poszukujących życia w kosmosie, są fundamentalne. To jest po prostu jedna z najważniejszych rzeczy, którą możemy przywieźć sobie z przestrzeni kosmicznej, bowiem badając te próbki w laboratoriach ziemskich za pomocą wszystkich dostępnych instrumentów, będziemy w stanie ustalić, czy na Marsie jest jakieś mikroskopijne życie, czy też mogło być w przeszłości. No i to może zmienić całe nasze postrzeganie wyjątkowości życia na Ziemi. Jeżeli się okaże, że na Marsie też to życie jest, no to troszeczkę nasza pozycja stanie się mniej wyjątkowa, ale wszechświat stanie się dużo ciekawszy. Czyli nie tylko wyścig na Księżyc, ale także na Marsa pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. A o tym wszystkim opowiadał Państwu Radosław Kosarzycki, redaktor naczelny portalu Focus.pl, a także Puls Kosmosu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to już tyle w tym odcinku. Na następny zapraszam za tydzień.